Dobra, podobnie było małe cięcie. Na czym ja tu skończyłem? Trochę minęło czasu. Musiałem rodzicom znowu pomóc. Aha, na tym, że po prostu mam wyjść na to i wyjść do windy. Dobra. Następny poziom zrobiony. Co mamy dalej? Kurczę, teraz nie pamiętam, co się działo. To naprawdę trochę czasu minęło. Tych 3 godziny, dobre. Ale dobra. Dobra, co mamy tutaj? Dobra. Musimy tutaj zrobić takie coś. Ustawiamy tutaj taki jeden portal. Ja osobiście wolę tutaj ustawić pomarańczowy. A tutaj gdzieś drugi. Skakujemy, tak. O! Czekaj, coś źle zrobiłem, dobra. Zamiamy tutaj jeden, latujemy. Po czym jeszcze raz latujemy i przelatujemy przez siatkę. Dobra, tutaj mamy kulkę i ta kulka musi się tutaj dostać. To też jest dość trudne. I tu też trzeba było trochę pomyśleć, więc robimy tak. Początek. Zamiamy tutaj jeden portal i tutaj drugi. Przechodzimy przez siatkę. Zamiamy tu jeden portal. Tutaj drugi. Będzie, że... O, jest. Udało się. No i wchodzimy znowu na ten pomost. Czy jak to? I teraz tutaj będzie już trudniej. Tutaj ustawiamy jeden portal. Wchodzimy po tych schodach. I z małym wyskokiem zrobimy portal tu. Tu i jest. Czyli skakujemy, robimy tam niżej portal, skakujemy i w powietrzu musimy zrobić drugi portal i przelecieć przez niego. Dla początkujących może to być trochę trudne. Tutaj musimy zrobić podobnie. Choć nie, tak jak wcześniej tam na samym początku było. Ciach. Tutaj też trzeba było trochę pomyśleć, trochę logicznie. W sumie ta cała gra jest logiczna. Robimy tutaj jeden portal i tutaj drugi. I tyle, jeśli o to chodzi. Wracamy w podobny sposób jak wcześniej. Dobra, zaczęły się tutaj poruszać panele. Musimy takie coś zrobić. Stawiamy tam jeden portal. Tutaj czekamy na jeden z panelów. Wchodzimy na ten panel. Robimy portal tutaj. I na przykład tutaj następny. Musimy teraz patrzeć i wejść na panel, który tutaj zaraz przybędzie. Teraz i jeszcze robimy tam portal i tu portal. No. No i zrobione. Teraz będzie trzeba zrobić szybkie klikanie. Czyli tak. Czekajcie, nie, muszę rozkminić jak to było. Aha, dobra. To było tak. Walimy tu jeden portal i tam drugi. Najlepiej jeśli przejdziemy jeszcze przez portal i ustawimy się dosłownie. Ustawiamy portal dosłownie przy tym przycisku. W ten sposób szybko sobie klikniemy obydwa. No tak. No to klikamy jeden, szybko drugi. Wstawiamy tutaj portal i tutaj ci się przywala ta kulka. I proszę bardzo. I następny podnośnik został włączony i możemy spokojnie wejść do windy. Dobra, zobaczymy zaraz, co będzie następne. Tu, jak już zauważyliście, są dość trudne poziomy. Tutaj trzeba trochę pomyśleć nad tym. Tutaj, otóż, mamy tak zwane turety, czyli małe działka. Dość śmieszne działka, które po prostu do nas strzelają i próbują nas zabić. Jest to chyba jeden z niewielu sposobów na zginięcie w portalu. To tak, mamy tutaj pierwszego tureta. Może...
No cóż, tyle po prostu działają, tak? Namierzają nas i strzelają. No, moja krew została. Dobra. No to co zrobić, żeby go wyłączyć? No, po prostu trzeba go przewrócić. Postrzela sobie trochę i się wyłączy. Widzicie, nic. A gdzieś się go postawię. No, jeszcze nawet go nie mogę postawić. Dobra, mam tutaj pierwszego tureta, takiego już dość groźnego. Musimy to dość szybko zrobić. Musimy szybko zrobić za nim portal. I zrobić tutaj nasz komin. No i co, przewracamy. Dobra. Tutaj mamy następnego. Musimy tutaj z boku zrobić. No i to. Ciach. Można było tutaj także na górze zrobić. I wskoczyć na niego. Ale to nic. Dobra. Tutaj mamy następne turety, które są naprzeciwko siebie. Dobra, co mamy tu zrobić? Tutaj na górze mamy taki X namalowany. Ustawić sobie dobrze portal. Teraz bierzemy jedną z kostek. Stoi na przykład gdzieś tu, ustawiamy i robimy pod nią portal. Ciach, jeden turec zleciał. Teraz znowu szybko musimy celować, strzelić i podobnie jak poprzednio spalić kostkę. No i tyle. Tutaj także trzeba szybko zrobić. Najlepiej się ukryć za tym filarem. Wtedy turet nas znowu nie widzi. I szybko wychylić się, zrobić jeden portal. Na przykład tutaj zrobić. I ciach, przychodzimy. I jesteśmy za tym. Róbmy tak. Ciach. Wow, wow, wow. No. I obydwa turety zwalone. Mamy tutaj następne. Tutaj, że musimy szybko nas idzie zrobić portal. Bierzemy jakiś przedmiot. Znowu. Ja użyję na przykład kawałka potłuczonego tego kubka. No i chyba spod. A, dobra. Weźmy sobie następny. Ciao. Kawałkiem kubka rozwaliłem. A tutaj najlepiej zrobić tutaj portal. Wow, wow, wow. I pod tym turetem zrobić drugi portal. I obydwa turety będą znowu zwalone. Dobra, potrzebujemy tutaj kostki. Ustawiamy ją na przycisk. A za drzwiami następny turet. To znowu szybko za nim robimy portal. Ciach, przewalamy go. A tutaj... Tutaj robimy tutaj spoko. Ciach, bierzemy go, idziemy przez siatkę. I... No i się zniszczył po prostu ten turret. Dobra. To także było dość trudny poziom. Też w niektórych momentach tu trzeba było pomyśleć, jak to zrobić. Ale... No cóż. Tutaj już jest o wiele trudniejszy poziom. To jest poziom z Companion Cube'em. Companion Cube'em, czyli z kostką taką, którą musimy trzymać przy sobie. Między innymi dlatego ona ma serduszka namalowane. Dobra, na początek. Wchodzimy tutaj. Jest pierwsze zadanie. Jest tutaj latająca kulka. Wcześniej o tym nie powiedziałem, ale ta kulka nas oczywiście zabija, jak przeleci przez nas, nie? Co ty tu zrobić? Po prostu osaniamy się naszym Companion Cube'em. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive. Dobra. Tutaj mamy drugą kulkę. Dobra, idziemy. Znowu się nią osłaniamy. Dobra. Ej, tak. Tutaj mamy pierwszy taki przekaźnik. Musimy oczywiście go uruchomić. Ustawiamy portal tutaj. I tutaj ustawiamy drugi. O, zaraz tam doleci. W tym czasie my już zejdziemy na górę. O, właśnie doleciał. I mamy tutaj następny pokój. Co tu mamy? Przekaźnik po
prawej, po lewej mamy ten wysyłacz tych kulek. A wszędzie są ściany, na których nie da się robić portalu. Co trzeba zrobić? Trzeba odbić naszym kopaniem cubem kulkę tak, aby trafić w przekaźnik. O, to takie łatwe nie jest, jak się wydaje. O, wow, wow. Jezus. A, znowu nie trafiłem. Naprawdę nie jest takie łatwe. A, udało się. Okej. Jeszcze została jedna rzecz. Tuż tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj mamy przekaźnik i dwa drzwi nam przeszkadzają. No tak, kostkę ustawiamy tutaj. Na razie będziemy musieli ją zostawić. Drugie drzwi musimy uruchomić z sobą. Musimy tutaj... potrzebujemy znowu tej kulki. Więc musimy wrócić aż tam do tego początku. Właśnie tutaj, więc musimy sobie trochę pobiegać. I ustawić tam portal. Okej, lecimy, lecimy, lecimy. No i co teraz robimy? Wow, dobra. Ustawiamy tutaj portal. I tak. Tuż za... gdzie ta kulka leci? O. I ciach. Musimy po prostu, jak kulka przeleci obok nas, szybko wejść na przycisk. No, i znowu zabieramy naszego companion cube'a. I teraz idziemy tam na górę. Jep. Ciach, ciach i ciach. Proszę bardzo. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, i teraz, otóż musimy właśnie tam położyć companion cube'a na przycisk. Tutaj kliknąć jeden guzik, szybko wziąć companion cube'a i go niestety zniszczyć. Niektóre osoby mogą się wahać, więc nie no, musicie to po prostu zrobić, żeby dalej przejść. Ale jeśli ktoś się nie chce rozstawać z tym companion cube'em, no to nie, ja muszę sobie z nim pobiegać jeszcze po tym poziomie. Dobra. To teraz będzie przedostatni poziom. I dobra, co tu robimy? Robimy tu jeden portal i tu drugi. Lecimy. No i co? Jesteśmy w takim miejscu. I teraz ustawiamy tutaj portal i tutaj drugi. Najlepiej go umieścić trochę niżej. Musimy do niego wskoczyć. Łap. O! Fuksem. Mogę trochę dalej. Lepiej trochę dalej palnąć, ale nie za daleko, bo tutaj dalej mamy kwas na dole. Więc tak mniej więcej po środku ustawcie. To wtedy wylądujecie ładnie. Dobra, co dalej? Zrobimy tutaj portal mniej więcej. Na podłogę. Lecimy dalej. Jep. Jep. I ciach. Dobra. I co tu dalej zrobić? Robimy tu portal. Tu portal. I dobra. Mamy tutaj przycisk, który otwiera nam drzwi. Ale nie mamy kostki, żeby przytrzymać. Więc tutaj mamy taką wielką salę z turetami. Cóż, tutaj myślałem, jak zwalić te turety. I na tym poziomie właśnie się dowiemy, że ta, otóż ten wysyłacz tych kulek może odbijać te turety. Więc jak to robimy? Przykład, ustawiamy tutaj tutaj portal, drugi na przykład tutaj. Kulka poleci i trafi w tureta, i no i turet leci. I musimy tak każdy turet spalić. Activated. Dobra. Teraz gdzieś tutaj. A, zdarzyłem. Okej, i teraz jeszcze tu. Gdzieś tutaj, w tym miejscu.
Okej, okay, i to będzie wszystko. Jeśli chodzi o pierwszą część. Wow. Dobra. Teraz druga część. Musimy trafić teraz tym tutaj do tego przekaźnika. To tak. Pierwsze co, to robimy portal tu. I na przykład tu. Kiedy będzie portal leciał, szybko zrobić w tym miejscu i kliknąć guzik powietrzu. Okej. Okay. W ten sposób nam się panel uruchomi. Oczywiście panel mi uciekł. I znowu trzeba na niego czekać. Chyba, że jest ktoś szybki. To wtedy może jeszcze wskoczę. Okej. Okay. Jedź. A właśnie. Zapomniałem jednak o jednej rzeczy. Musimy ten panel po uruchomieniu jego. On nie doprowadza nas do kostki, właśnie się to zauważyłem. Ale co tu musimy zrobić? A, kurde, i znowu trzeba czekać na panel. Właśnie mi się przypomniało. Tyle gram na tych trikach, że w ogóle zapomniałem, jak się normalnie przychodzi do poziomy. Już nie wiem, który raz to wam mówię. Dobra, no jedź panelu, jedź. Nie chcę zbytnio przynudzać. Dobra, no tak. Lecimy tutaj w dół. Walimy portal na przykład tam gdzieś obok. I tutaj. Teraz musimy szybko to zrobić. Musimy, kiedy się ten panel do końca tam nam wysunie, musimy zrobić na nim portal i tutaj na dole i skoczyć. No, tutaj kolega jest trochę chorobity, więc... dobra, szybko. Ciach. I lecimy. Okej. Okay. No i co teraz? Musimy teraz ponownie zrobić tutaj portal. I teraz skoczyć tutaj na dół. O, akurat tutaj na panel podjeżdża. Bardzo miło. I skakujemy tutaj na dół. Robimy tutaj sobie portal. Klikamy guzik. Bierzemy kostkę. No i przechodzimy z powrotem do... Wstawiamy naszą kostkę i możemy w końcu wrócić do... iść dalej. Tutaj już trochę trzeba wykazać się szybkością. Więc tak, robimy tutaj portal. I tutaj na dole lecimy do niego. Wskakujemy i w powietrzu musimy szybko zrobić... Wow, shit! Fuck! Nie wiem czemu w powietrzu jakoś wyleciałem do przodu. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj robimy jeden portal, tutaj drugi. Lecimy w ten pomarańczowy i nie możemy w powietrzu się poruszać. Robimy tam portal pomarańczowy i teraz na przemian. Tutaj niebieski, tutaj pomarańczowy i tutaj niebieski. No i jesteśmy przy windzie. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Aha. Dobra. I teraz czeka nas ostatni poziom, ostatni test chamber. I ten najtrudniejszy. Dobra. No, wczytuj się. Dalej. Okej. Okay. Jesteśmy. Oto i 19 poziom z ciastem. No to tak. Pierwsze co? Musimy uruchomić ten panel, na którym będziemy jeździć. To tak. Jak to zrobić? To tak, że trzeba się trochę szybko się wykazać. To tak. Zrobimy tutaj na przykład pomarańczowy. Choć nie, ale niebieski jednak. Tak. Okay. I teraz tak. Musimy naprawdę tutaj szybko to zrobić.
tu jedzie. Dobrze, na pewno. A, dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Zostawiam tutaj pomarańczowe. Poczekam, aż się to zniszczy. Okej. Drast. Ciach. Szybko. Szybko. Kiedy kulka przeleci przez... Wow, wow, wow. Oj, ucieka mi. Kiedy kulka przeleci przez... przez portal, szybko otworzyć niebieski, żeby zamknąć tam. Wtedy się odbija ściany od tego i tak. Dobra, szybko otwieramy tutaj drzwiczki. I... kurde. Jeszcze raz. I robimy tutaj portal. Ciach. Czekamy na nasz panel. I teraz spróbujcie nie zamykać pomarańczowego. Zrobimy to tak. Musicie zrobić otóż tak. Jep, jep. O! I ciach. O. Musicie o... wow. Czekajcie. O. Dobra, teraz się udało. Musicie otworzyć portal i szybko otworzyć pomarańczowy, żeby tak jakby tą kulkę usunąć. Teraz tak, robicie mniej więcej tutaj trochę wyżej. Tutaj pomarańczowy. Szybko skaczecie do przodu. No i dobra. Udało wam się. Doszliście do ciasta. A tym ciastem jesteście sami. Właśnie wy. Tak. Lecicie prosto do pieca. Inaczej mówiąc, GLaDOS nas trollowała i na końcu nie ma ciasta, które nam obiecywała. Co w takim wypadku zrobić? Czy to już koniec gry? Nie, to nie jest koniec gry. Mamy tutaj jedną drogę ucieczki. Otóż ona jest tutaj. Robimy tutaj jeden portal. A, radio gdzieś tam jest. O, tam. I teraz robimy gdzieś tutaj portal na przykład. I skakujemy do niego. Nie. Dobra. Co my teraz możemy zrobić? W ogóle jesteśmy... nie wiadomo gdzie. Jesteśmy poza wszystkimi testami. Co mamy zrobić? Tutaj są rozwalone rury, które mają oznaczać właśnie drogę ucieczki. Więc to, co się nauczyliśmy na testach, teraz wykorzystujemy w praktyce. Więc ustawiamy tutaj jeden portal i tutaj drugi. Ciach, latujemy przez jeden, przez drugi i jesteśmy tu. Idziemy dalej. Niby schody takie fajne. Da się niby przejść. Próbuję przejść, a to dupa. No, po prostu musimy trochę wyżej postawić portal. Mamy tutaj drzwi. Kamy E, żeby je otworzyć. Idziemy dalej, idziemy, idziemy. Co tu mamy? Tutaj drzwi są zamknięte, tutaj wszystko zamknięte. Co mamy zrobić? Otwórzmy sobie tutaj portal. I gdzieś tutaj obok drugi. Dobra. Otwieramy znowu drzwi. Mamy tutaj dwa wiatraki. Nieważne, którą stroną pójdziemy, obydwie są dobre. Więc musimy walnąć portal. Za te wiatraki. Oczywiście czasami się zdarzy, że nie traficie. Tak jak ja teraz ciągle. No to, no i dobra, jedziemy dalej. Teraz zrobimy portal tam. Znowu tutaj. O, tutaj niestety zamknięte drzwi. I dobra. Gdzie dalej? Robimy tutaj mniej więcej portal. I tutaj. Musimy tak skoczyć i do przodu. O Jezus, ale mnie waliło. Dziwnie. Dobra, to jest trochę dziwne. Dziwnie wywala do przodu. Więc może lepiej tutaj niżej postawcie. No tutaj jakiś ciekawy taki jakby SRK, taka ponadprogramówka. Jak to Royo mówi. dobra, jedziemy dalej. Co tu mamy? Musimy się dostać tutaj wyżej. A to musimy zrobić tak. Robimy tutaj jeden portal. Tutaj, żeby się dostać tam wyżej, tak. Obojętnie gdzie walimy tu. I, dobra, i walimy tu jeden. Na dół jeden. Drugi. Ciach. Jesteśmy wyżej. Idziemy dalej. Skakujemy do rury. Ciach. No i leci. Lecimy rurą. To tymi rurami są zazwyczaj transportowane kostki, ale teraz mi się przydadzą, bo sam się przetransportowałem. Wróciliśmy do któregoś z poziomów testowych. Tutaj akurat była zepsuta winda. Jak dobrze pamiętam, to właśnie tutaj były problemy z windą. Co mam zrobić?
otwieramy drzwi, za drzwi portal, tutaj na podrodze drugi i jedziemy dalej. Okej. Jedziemy dalej. Zlatujemy na dół. I teraz robimy tak. Portal tu jeden i tu drugi. Ciach. Teraz nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie wiadomo, co kaman. Tutaj możemy sobie pooglądać. Ale nic tutaj nie ma takiego szczególnego. Gdzie iść dalej. Chodzi o to. Musimy wskoczyć na jeden z tych boków, wejść wyżej. On tutaj znowu ściankę, na której możemy zrobić portal. I skakujemy. Musimy tutaj skoczyć i kontrol... Czekajcie, jakby to mam wyjaśnić. Tak, musicie trzymać W, podskoczyć, no i po prostu nasza postać tak ukucnie. Dobra. Walimy portal nad siebie. No i po prostu przechodzimy. Jesteśmy w połowie portalu. Okej. Dobra, no to wychodzimy. Ciach. I tutaj tym, otóż, tłokiem musimy się przetransportować w drugą stronę. Okej. Teraz palimy tutaj za tą siatkę portal. Musimy znowu wrócić do tej białej ścianki, podłogi. Ciach, latujemy. Teraz tak. Robimy tutaj pod tym wiatrakiem jeden portal, tutaj drugi i z wyskokiem, wow, z wyskokiem próbujemy trafić na ciebie. Idziemy dalej. Mamy krótkie wczytywanie. Wczytywanie i jesteśmy w takim miejscu. Tu mamy małą ponadprogramówkę. I teraz tak. Wchodzimy na ten tłok, środkowy tłok. Lecimy i... ustawiamy tutaj portal. Wtedy możemy zejść na dół i zrobić portal pomarańczowy. Co mamy dalej? Za trudności. Tutaj akurat dość trudne to jest, jeśli ktoś się nie zauważy. Nie możemy... musimy walnąć tutaj portal. Ale nie walimy tutaj, bo nas zgniecie tłok. Dlatego musimy walnąć tu. Co teraz? Musimy jeszcze walnąć portal tutaj drugi. I ciach. Ła! Trochę źle wszedłem ten portal i mnie tłok zgniótł. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie. Bez spiny. Ciach. Oj, sorry. Dobra. Mój błąd. Sorry. Jednak tam dalej. Dobra, no to jeszcze raz. Teraz będzie dobrze. Łap. Co teraz? Jedziemy. Idziemy przez te tłoki. Dalej. Tak. I tutaj ustawiamy jeden portal. A drugi na przykład na podłodze. Ciach, musimy wejść. Ciach. Znowu wyrzut. Użycie wyrzutu. No i dobra. Mamy tutaj znowu małą trudność. Robimy to mniej więcej tak. I tutaj trzeba szybko strzelić, zanim się te tłoki załapią. Tutaj widać już coś ogromnego. Ogrom pewien. I tak, ustawiamy tam portal. I kiedy ten tłok się wysunie, to musimy stanąć na niego i tutaj na podłodze walnąć jeden portal. Teraz schodzimy sobie spokojnie na dół i walimy pomarańczowy, w moim przypadku portal. Gdzie teraz? Idziemy tutaj. Idziemy rurą po rurze. Schodzimy na tą poniżej. I walimy nad ten tłok portal 1. I czekamy, aż ten tłok się wysunie. Kiedy się wysunie, szybko skaczemy do portalu. No i idziemy dalej. Teraz musimy przeskoczyć przez to. I będziemy mieli następny etap. Tym etapem jest taki.
tutaj będzie dość groźnie teraz. Niby tak fajnie, sobie idziemy dalej, a tu nagle się wysuwają drogi. No tak, bierzemy za beczkę. Tą beczką się osłonimy. Szybko bierzemy i lewym przyciskiem rzucamy w turę, ta, która jest za bramami. I tak w każdym przypadku. Yep. I zaraz trzeci pójdzie. Hello. Oh, wa. Dobra, mam dość niezbyt dobrą sytuację. Jeśli wam się nie uda, to najlepiej właśnie się ukryć, aż się turret dezaktywuje. Szybko wyskoczyć, wziąć go i przewrócić. Dobra, teraz patrzymy co jest. Nie ma nigdzie żadnego wyjścia, nic. Tu dość małe okienko jest na świat. W tym miejscu mamy właśnie takie coś. I po prostu tam jest taka mała ścianka, walimy tam portal. Walimy tutaj drugi. Spróbujemy na tą rurę wskoczyć, udało się. Walimy. Lecimy tu. I